Przyznać, że jestem całkiem zadowolony. Ale to nie jest skromnie powiedziane, tak naprawdę ocenę tego, co tu się dzieje, zostawiam wam. Jest mnóstwo ludzi, jest bardzo kolorowo, jest to, co chcieliśmy osiągnąć, wyszła nam prawdziwa wystawa fantastyki, to, co chcieliśmy tutaj zrobić. Bardzo często bierze udział w tego typu imprezach, ponieważ zawsze chcemy być blisko ludzi, bo to jest najlepsza sposobność, aby się z nimi poznać. Zobaczyć, co lubią, jakie mają potrzeby, czego oczekują od gier i to właśnie tutaj przede wszystkim chcemy im dać. Pokazujemy dwa nasze hity, które wejdą na rynek w przyszłym roku. Grę osadzoną w świecie Dark Fantasy, czyli Hellwright oraz Dying Light, naszą superprodukcję, najlepszą i najważniejszą grę Techlandu do tej pory. Ta gra pojawi się na rynku w roku 2014. Jesteśmy też w szoku. Ustawiają się kolejki do Dying Lighta czy do Gunslingera, które te gry są akurat dostępne na naszym stoisku. Mamy też taką technologiczną ciekawostkę. Dying Light będzie przygotowany do tego, aby obsługiwać Oculusa, czyli specjalne okulary, które sprawiają, że gracz staje się jakby bezpośrednio członkiem gry, ponieważ widzi wszystko w 3D. No i kolejki są też do tego niesamowite. Musimy usiąść do rozmów z firmami, zapytać się ich o ocenę, dlatego że tak jak zakładaliśmy na początku tego projektu, to też jest święto wystawców. Jak się zapatrują na przyszłość, czy widzą perspektywy rozwinięcia się tego bardziej, wtedy jak najbardziej będziemy rozmawiać o przyszłości.